Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich oglądających chrześcijańską telewizję internetową w adwentowy poniedziałek 29 listopada 2021 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień. A są to słowa wyjęte z 5 Księgi Mojżeszowej, gdzie w 28 rozdziale, 1 i 6 wierszu czytam: Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. A drugie hasło dzisiejszego dnia to słowa Pana Jezusa, które zapisane są w Ewangelii według świętego Mateusza w 12 rozdziale, gdzie w 50 wierszu czytam: Ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Łaskawy i dobrotliwy Boże, racz pobłogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Daj swojego ducha, byśmy za głosem Twoim podążali. Amen. Wczoraj w niedzielę zainaugurowaliśmy nowy, nieznany nam rok kościelny. Rozpoczęliśmy go błogosławionym, pełnym powagi, zadumy i medytacji czasem adwentowym. W wielu kościołach, jak i w wielu domach pojawiły się adwentowe wieńce i zapalaliśmy pierwszą adwentową świecę. To niewątpliwie piękny, wspaniały, urzekający obraz dnia, to urzekający obraz Adwentu. Jednakże nie chodzi tylko i wyłącznie o zewnętrzne. Bardzo wyraźnie przypominają o tym słowa haseł dzisiejszego dnia. Bo Adwent jest tym szczególnym czasem, kiedy porządkujemy swoje życie, kiedy przygotowujemy się do spotkania z przychodzącym Królem Adwentu Jezusem Chrystusem. Ale nie tym małym, niewinnym, bezbronnym dzieciątkiem Jezus narodzonym w Betlejem, ale przygotowujemy się do spotkania z Panem Panów, Królem Królów. I na pewno nie ma takiego człowieka, nie ma takiej osoby wiary, która nie chciałaby się spotkać z Jezusem, by spędzać z Nim całą wieczność. I rodzi się tutaj pytanie, co zrobić, abym był zbawiony? I można silić się i szukać różnych zadziwiających, fantastycznych, cudownych odpowiedzi. Jednakże Bóg bardzo wyraźnie przypomina, że trzeba słuchać Jego słowa. Co daje słuchanie Bożej prawdy? Na człowieka spływa Boże błogosławieństwo, które jest tarczą na wszystkich drogach i ścieżkach życia. Starotestamentowy mąż powiada, że posłuszeństwo jest lepsze od wszelkiego rodzaju ofiary. Posłuszeństwo Bożemu Słowu rodzi w człowieku wiarę. Tak, przecież prawdziwa wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa. Czy moja, Twoja wiara, drogi słuchaczu, została zrodzona ze słuchania Bożej prawdy? Wiara, która jest zrodzona z Bożego Słowa, jest gotową realizować Boże prawo miłości i dobroci. A co to oznacza? To znaczy, że człowiek wiary umie podporządkować się Bożej woli. Ona owszem jest czasem trudną do przyjęcia, trudną do zaakceptowania, trudną do zrozumienia, zwłaszcza w chwili, kiedy trzeba dźwigać ciężar krzyża dnia codziennego, kiedy trzeba dźwigać ciężar cierpienia, samotności, rozłąki. Jednakże ta Boża wola nie myśli o niedoli człowieka, o jego przygnębieniu, o tym, jak mu utrudnić życie. Ale ona myśli o zbawieniu. Naprawdę o wiecznym ratunku.
to naprawdę jest wola dobra i łaskawa. I ten, kto ją przyjmuje i realizuje, nazwany jest, kochani, bratem, siostrą, a nawet matką Jezusa. To coś niesamowitego, nieprawdopodobnego, jak drogim i szczególnym jesteś dla Boga, jak bardzo drogocennym jesteś dla Boga, jak bardzo Bogu zależy na tobie, na mnie, nędznym, grzesznym człowieku. To jest naprawdę coś pięknego. Ale ja dalej pytam, co mam czynić, aby to wszystko posiąść? I chcę powiedzieć tobie, drogi przyjacielu, drogi słuchaczu, a właściwie pragnę tobie coś zaproponować. Wykorzystajmy ten błogosławiony, rozpoczęty tegoroczny Adwent. Wykorzystaj czas i słuchaj niewątpliwie codziennika biblijnego. To nie jest autoreklama. Weź do ręki każdego dnia Biblię. Otwórz ją, czytaj. Wołaj i módl się. Proś o Ducha Świętego, by pomógł wprowadzić Boże Słowo w czyn, w twoje życie. Wówczas na nowo odczujesz, przekonasz się, jak blisko ciebie jest twój brat, Jezus Chrystus. A z tym bratem, z Jezusem, droga do domu Ojca, droga do domu w niebiesie jest pewna. Pamiętaj, to Bóg mówi, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co ja mówię. Proszę cię, pomódlmy się razem. Przedwieczny Boże, miłosierny Ojcze, dziękujemy ci, że dozwoliłeś nam doczekać błogosławionego czasu Adwentu, w którym Syn Twój, Jezus Chrystus, na nowo przychodzi do ludu Twojego. Prosimy, udziel Kościołowi Ducha swego, aby rozkrzewiało się Słowo Twoje, a serca nasze zostały poświęcone i pobudzone do żywej wiary. Niechaj moc Słowa Twojego skruszy serca skamieniałe i pobudzi je do nowego życia. Niechaj głos Syna Twojego pokrzepi i pocieszy duszę udręczone i zatrwożone, aby nie upadły pod ciężarem krzyża i winy. Natchnij Duchem Świętym nauczycieli i pasterzy ludu Twojego, błogosław biskupów i wszystkich, których powołałeś do kierowania Kościołem Twoim. Ochraniaj Ojczyznę naszą i zachowaj nas od złego, abyśmy mogli Cię wielbić z radością i w pokoju przez wszystkie dni życia naszego, abyśmy całą wieczność mogli spędzić z Tobą, nasz Panie, nasz Zbawicielu, nasz bracie, Jezusie Chrystusie. Amen. Życzę wszystkim dobrego, błogosławionego poniedziałku. Bracia i siostry strażacy, dobrej, błogosławionej służby ku chwale Bożego imienia na rzecz drugiego człowieka. Pozostańcie z Bogiem. Niech was Pan Bóg błogosławi.